Witamy bardzo serdecznie, proszę Państwa. Piękna, słoneczna atmosfera przy Słonecznej. Oba zespoły już na środku boisku. Jagiellonia, Białystok, Lechia, Gdańsk. Czekamy na zwycięstwo, ale przede wszystkim od wielu tygodni czekamy na zdecydowanie lepszą grę, na dobrą grę Jagiellonii. Taką, jaką pamiętamy jeszcze z rundy wiosennej, a może nawet i początku tej rundy jesiennej, jeszcze z lipca, jak grała Jagiellonia. Pamiętasz, kiedy ostatnio razem komentowaliśmy? Pamiętam. 19 lipca? Jakoś tak, dokładnie. Także troszeczkę czasu upłynęło, ale to była dobra gra Jagiellonii. Mamy nadzieję, że będzie tak dzisiaj. Przed nami 9. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Na razie Jagiellonia po 7 spotkaniach rozegranych, bo jedno ma zaległo z motorem, ma 4 wygrane i 3 porażki. Jagiellonia jest jedną z 3 drużyn w ekstraklasie, która wygrała ponad połowę spotkań w dotychczasowym sezonie. Pokazuje się Moutinho, do niego piłka, blisko pola karnego jesteśmy. Co zrobi Moutinho? Wbiega pole karne. Czy będzie zagranie? Strzał i gol! Strzał nie był jakiś perfekcyjny, bo to taki był troszeczkę, ale jest piłka w bramce i to najważniejsze. Strzelcem tego gola jest Thomas Silva z około 15-16 metrów. A jak to wyglądało z lewej strony skrzydłem? Pociągnął Moutinho jak szalony, tam wybiegł na 11 metr, dostał piłkę od Hansena po ziemi, dośrodkował gdzieś tam właśnie na 15-16 metr i Thomas Silva na wprost bramki stojąc, bez przyjęcia, uderza lewą nogą na dalszy słupek bramki Weyraucha. Ten jeszcze po ręce odbija te piłkę, ale ostatecznie futbolówka ląduje w sieci. Ale teraz strata niepotrzebna i może być niebezpieczna, groźna akcja Lechii Gdańsk. Trzeba uważać, bo są już w naszym polu karnym zawodnicy Lechii. Niebezpiecznie, gol! Gol, proszę Państwa, ależ rozklepali nas. Numer 20, Conrado, niepilnowany, wbiegł w pole karne, zagrał z lewej strony do wbiegającego Maksyma Chłania, a ten bardzo szybko doprowadza do wyrównania i mamy w 16 minucie remis 1-1. Gracze gdańskie Lechii rozgrywają. Nie było dośrodkowania w pole karne. Teraz gdzieś tam próbują się przedrzeć. Jest Conrado. Conrado jest w polu karnym. Niebezpiecznie. Groźna sytuacja. Doskonała sytuacja gdańskie Lechii. Blokujmy to. Świetnie gol. Niestety. Chciałem powiedzieć, świetnie wyblokowaliśmy, ale jednak proszę Państwa, strzela. W 58 minucie tego spotkania na 2-1. Ale to była już nasza piłka. Mieliśmy tą piłkę nie dość, że wybitą, to no chyba tak gdzieś się odskoczyła ona bramkarzowi też. To było, no tak, proszę Państwa. Do bramki, proszę Państwa. Tak jest. Nie wiem. Na 12-13 metrze zasłonięty Sławomir Abramowicz próbował reagować, uderzał bezpośrednio na wprost bramki Chłani. No i jeszcze gdzieś tam po rękach Sławka Abramowicza ta piłka ostatecznie wpadła do bramki. No i goście, Beniaminek z Gdańska, Lechia, prowadzi z mistrzem Polski na stadionie w Białymstoku 2-1. Nie ma tutaj jakichś takich lepszych oznak tej gry. Może teraz, troszkę odważniej, Moutinho po ziemi, przed pole karne, do Imaza, ten zagrywa jeszcze. Jest Imaz, uderzenie, gol! Jest bramka! Och Boże, jak potrzebowaliśmy tej bramki! Jak tlenu, jak słońca w maju, jak deszczu w czerwcu! Potrzebowaliśmy tego i mamy! 72. minuta tego spotkania! Jesus Imaz, 2-2! Romańczuk do Fadigi, Fadiga obejrzał się, jeszcze tutaj akcja naszego zespołu, zamieszanie pod bramką, strzał Moutinho, piłka gdzieś tam się odbija, ręka chyba była, sędzia będzie karny! Tak, piłka była odbita, strzelał nasz zawodnik, no i udało się, proszę Państwa, wywalczyć rzut karny, to Villar strzelał. No tak męczymy, no i będziemy mieli kolejną szansę na zdobycie prowadzenia. 75. minuta spotkania. Stawia piłkę, Skrzypczak, koncentracja. Teraz zobaczymy, co zrobi nasz zawodnik. Spokojnie, 4 metry od piłki, trzyma, cały czas stoi, skoncentrowany, za chwileczkę ruszy. Już rusza, strzela go! Mamy prowadzenie! Cieszymy się z tego, cieszą się trybuny, cieszy się Jagiellonia. Ciężko wywalczone prowadzenie, ale najważniejsze, że jest. Dalekie zagranie w kierunku pola karnego Jagiellonii Białystok, ale jest teraz Romańczuk! Jest Rybas! I jest Alan Rybak! Alan Rybak droga, bo piłka została, no ale biegnie Rybak! Cały czas Rybak, 20 metr, łapie do środka na lewą nogę! Rybak, cały czas Rybak! Do środkowania, ach, zablokowane! Ależ wielka szkoda, że mu ta piłka została! Ależ on tam by wszedł z nią! Koniec!
koniec tego meczu! Uff. My sobie takie uff, bo tak naprawdę wygrywamy, mamy 3 punkty. Optymizm powiedzmy jest, ale no nie możemy cieszyć się z gry Jagiellonii, bo to było bardzo mocno wymęczone zwycięstwo. Ale któż będzie je pamiętał na koniec sezonu? To po pierwsze. Po drugie, zwycięzców się nie sądzi teoretycznie, jak to mawiają mądrzy ludzie na wschodzie i zachodzie kraju. Dziękuję Państwu i żegnają się. Jacek Dąbrowski i Grzegorz Pilot. Do usłyszenia.